Witajcie. W tym odcinku pokażę Wam, jak wykorzystać bibliotekę, która pozwoli połączyć się z bazą danych. Będziemy się łączyć z bazą danych MySQL. Zapraszam. Na początku naszego pliku zawarłem komentarze wraz z linkami, gdzie będziecie mogli podejrzeć, jak zainstalować sobie moduł, który pozwala obsługiwać bazę danych MySQL. Mamy też przykłady oraz taką dokumentację, która pozwoli trochę precyzyjniej i trochę bardziej wniknąć w to, co tutaj pokażę, a niemniej to, co nawet tutaj pokażę, wystarczy do tego, by jakieś podstawowe operacje wykonywać. Zakładam również, że posiadacie wiedzę na temat SQLa. I na temat baz danych, na przykład MySQL. Tutaj nie będzie to treścią tego odcinka. Tutaj skupię się raczej na tym, jak wykorzystać taki moduł do tego, by z bazą się połączyć, coś odczytać, wstawić do tabeli czy zmodyfikować jej zawartość. No to po kolei. Na początku importujemy sobie pakiety, biblioteki, które tutaj są dostarczone, gdy już zainstalujemy obsługę MySQLa. No, nie będę wyjaśniał, z początkowych kursów wiemy, co to robi. Następnie wywołamy sobie taki spory kod, który tutaj otuliłem przechwytywaniem wyjątku, bardzo przydatne i polecam właśnie w ten sposób tutaj obsłużyć to czytanie, ponieważ będę mógł na przykład przechwycić wyjątek nieudanego połączenia z bazą danych. Zatem cały tutaj ten kod podlega jakiś Kontroli. Jeżeli jakiś wyjątek zostanie tutaj wyrzucony, to obsłużymy go. Jeżeli będzie to taki wyjątek, który gdzieś tam wprost pochodzi z bazy danych, to będziemy mieli o tym informację. A jeżeli jakiś inny wystąpi, to sobie też to tutaj przechwycę. Można oczywiście też tego nie przechwytywać i zobaczyć precyzyjniej, co to tam się stało, że program nam się przerwał. Zresztą. O wyjątkach było wcześniej, też nie chcę się nad tym za bardzo skupiać. Raczej omówimy sobie tutaj te kolejne elementy połączenia z bazą danych. Może jeszcze tylko powiem, w systemie mam już bazę danych, zatem będę się łączył z istniejącą bazą danych MySQL, którą tutaj mam na lokalnym adresie. Jest to taka przykładowa baza. Ci, którzy pracują z bazami danych, doskonale będą wiedzieć o co chodzi. Osoby, które nie za bardzo są w temacie, w zasadzie mogą ten odcinek. Po prostu ominąć. Zobaczmy więc. Odczyt z bazy danych. Na początek musimy się z bazą danych połączyć. Służy do tego metoda Connect, która jest tu na takim obiekcie MySQL Connector. Tutaj bierzemy sobie ten konektor, właśnie z tych importowanych modułów. Całość po połączeniu. Ląduje w takiej zmiennej MyDB, czyli to będzie taki uchwyt do tej bazy, którą właśnie otworzyłem. I tutaj, jeżeli już ktoś z Was pracował z bazami danych, no to doskonale rozumie, jakież tutaj mamy argumenty. Argumentem jest host, czyli adres, pod którym ukrywa się ta cała nasza baza danych. Następnie mamy użytkownika i hasło i konkretnie jakąś bazę danych, którą wybieramy, dlatego że w takim systemie bazodanowym, w tym wypadku MySQL-u, takich baz może być wiele. Ja się do jednej z takich baz podłączyłem. Wiemy, że w takiej bazie danych znajduje się masa tabel, może się znajdować masa tabel. I teraz aby móc do takich tabel wysyłać zapytania i kiedy już taką bazę utworzyłem, jestem z nią połączony, to muszę mieć jakiś taki bufor czy narzędzie taki taką klasę, która pozwoli mi łączyć się z tą bazą. Połączenie już jest. Wysyłać do tej bazy jakieś pytania. A to co baza zwróci jako wynik takich pytań, no też powinno być dla mnie jakoś dostępne. Potrzebujemy więc jakiegoś takiego obiektu pośredniczącego i takowy jest. Jest to obiekt, którego tutaj y, za pomocą metody kursor przywołuję sobie, tu jest taki alias do tej metody. Zauważcie, że to jest na tej bazie, którą przed chwilą otworzyłem, powołuje do życia ten kursor. To taki właśnie wskaźnik, taka przestrzeń Taki interfejs połączeniowy, i tutaj ten kursor za chwilę uruchomimy, ale najpierw jeszcze tworzymy sobie sql zapytanie. Nie wyjaśniam tutaj tego zapytania, jeżeli ktoś pracuje, to doskonale tu przeczyta sobie ten kod, może tylko tak ogólnie powiem. Pobieram trochę wierszy z tabeli Actions, które spełniają jakiś tam warunek, a ściślej pobieram, pobieram sobie z tej, tych wierszy dwie kolumny. Pewną kolumnę o polach, o polach o nazwie ID i ctime. To jest Creation Time, nieistotne. W każdym razie, kiedy już mam takie SQLowe zapytanie, odpalam mój kursor, a ściśle jego metodę Execute. I jako argument podaję ten SQLowy to SQLowe zapytanie. No i to jest w zasadzie wszystko. Gdzie ląduje wynik takiego zapytania? Jeżeli wszystko się udało, nie ma żadnych błędów, to wynik ląduje właśnie w tym kursorze, w tej zmiennej. I tu prostą pętlą mogę sobie kolejne te pary z kolejnych wierszy po prostu pobrać i wyświetlić. I tutaj to wyświetlam. Jeżeli to uruchomię F5, to zauważcie, że ileś tam tych wierszy zostało przeczytanych i wyświetlam dokładnie. Tutaj mamy format tekstowy, który już znamy. Pierwsze do podstawienia jest pole ID, to pole, które tutaj tworzę, a tu je wstawiam i c time, ok? Cały czas nazwy tych pól to później są nazwy tych zmiennych. I tu wstawiam te zmienne, wyświetlam. A więc identyfikator, zobaczcie, wszystkie są mniejsze, równe 40 zgodnie z zapytaniem SQLowym, a tu mamy CTime. 2016, niech Was nie zmyli, jest 2019, nagrywam to w maju, po prostu baza danych jest dosyć stara. Zatem, czytanie, bardzo proste. sql zapytanie, obiekt kursor, wyślij, odbierz, pokaż. Niezła moc się tu kryje, co? Zamiast plików, które już niektórym się podobały w komentarzach, widziałem, można jeszcze z bazą danych tutaj pokombinować. Zobaczmy, jak coś wstawić. Wstawianie rozpoczniemy od stworzenia SQL-owego napisu, a ściślej polecenia, które wstawi coś do tabeli z samochodami. Nie tłumaczę, to jest wstawienie numeru rejestracyjnego jakiegoś opisu, czyli jak gdyby dopisujemy fragment informacji o samochodzie konkretnym. Następnie wywołujemy dokładnie tę samą metodę, którą przywołaliśmy do życia tutaj, podając te zapytanie tekstowe jako argument. I teraz ciekawe, kiedy wykonaliśmy coś takiego, a jest to metoda INSERT, jak wiemy w tabelach musi być jakiś klucz podstawowy, to tutaj możemy sobie taki klucz podstawowy, który został utworzony, przywołać. Czyli jeżeli wstawiłem coś do tabeli. To nasz obiekt, kursor, przechowuje ostatni, ten klucz ostatniego wiersza, jaki został utworzony, tego nowego. I tutaj sobie mogę to zapamiętać. Klucz, czyli niepowtarzalna wartość w jakiejś kolumnie. Taka wartość, iż w żadnym innym wierszu ta wartość się nie powtórzy. Znawcy wiedzą o co chodzi. I tutaj. Potwierdzam takie wprowadzenie. Dlaczego? Dopóki tego komit nie wywołam, to tak naprawdę będzie to taka operacja, jakby w pamięci. Fizycznie jeszcze się nic w tej bazie danych nie zadzieje. Możecie o tym myśleć, jak o po prostu domknięciu pewnej sesji. Tym to jest. Czyli pewnej transakcji. Czyli jeżeli tylko wysyłam coś i nawet mam jakieś odpowiedzi, to dopóki tego nie potwierdzę. Tutaj tej operacji ostatniej na bazie danych, to tak naprawdę ta zmiana się nie dokona. Zatem taki prosty mechanizm i dokonaliśmy zmiany. Co więcej, wiemy, jaki numer ma ten klucz właśnie wprowadzonego wiersza. Troszkę niżej, właśnie wykorzystam ten klucz, żeby od razu wartość wprowadzoną zmodyfikować. Zobaczcie, tutaj jest polecenie, które modyfikuje wartości, a ściślej zamienię sobie słowo samochód teścia, które zostało wprowadzone wyżej, na samochód teściowej. Będę pracował na tym wierszu, który tu został. Świeżo utworzony i jego numer identyfikacyjny tego wiersza, czyli ten klucz, jest tutaj zapamiętany. Tutaj również go używam w tej formule SQL-owej, by dokładnie ten ostatnio dodany wiersz zmodyfikować. A tutaj sobie pobiorę ten wiersz, dokładnie metodą, która była tu przy odczycie omówiona, i od razu sobie sprawdzę. Pobiorę sobie numer rejestracyjny i opis i sprawdzę sobie, czy rzeczywiście właściwie to odczytałem. Tu, jako ciekawostkę, jeszcze Wam podam. Może nie ciekawostka, tylko wyjaśnienie: że tutaj, kiedy jest klucz tworzony, o tutaj insert, to numer rejestracyjny zawiera w sobie takie słowo XY, a potem wstawia obecny czas. Dlatego, kiedy sobie wyświetlę ten klucz, ten, ten wiersz cały, czyli jeszcze raz to odpalimy, zobaczcie. Oto tu będziemy mieli ostatnio wprowadzony pojazd. Mamy numer rejestracyjny XY i jakiś tam timing moment, w którym to uruchomiłem, a potem jest samochód teściowy jako opis. Nie samochód teścia, choć na początku taki wiersz został wprowadzony, ale już teściowej. Jak Widzimy modyfikacja zadziałała. pobranie tego wiersza z tej tabeli, z tej bazy danych baza już jest takie iż uwzględnia tę zmianę. Na koniec ciekawostka popatrzcie możemy sobie tutaj podejrzeć. Z ostatniego selekta, jaki się zadział, możemy sobie podejrzeć, jakie nazwy kolumn znajdują się w tym selekcie, który tutaj umieściłem. Oraz ile ich jest, a ściślej nie kolumn, tylko wierszy w tym wypadku, ile jest, bo to jest mamy row count, czyli ile wierszy zostało ujęte tym zapytaniem select. Zatem tylko jeden wiersz, bo tutaj bardzo precyzyjnie określiłem, jakie ma być ID tak na marginesie gdybyśmy to usunęli to wtedy byśmy mieli większość wszystkie w zasadzie tutaj te samochody pobrane ale też pobawcie się sami zakładam że trzeba znać SQLa jeżeli go nie znamy no to cóż ze SQLa może kiedyś jakiś inny kursik zrobimy na koniec mamy tutaj wyjątki które przechwytują pewne błędy i taki błąd sobie zaraz wymusimy zobaczymy co się stanie załóżmy że ktoś pomylił nazwę użytkownika wpisał user2 F5 i co się okazuje? Przechwycony błąd. Dostęp do bazy danych jest niemożliwy, ponieważ nie wie co zrobić z użytkownikiem user 2. Po prostu takiego błędu nie ma, a więc już przy samym połączeniu nastąpił błąd. Spróbujemy teraz ten błąd zrobić w innym miejscu, na przykład przy opcji insert. Spróbujemy zrobić jakąś nieistniejącą tablicę. Powiedzmy, że chcemy coś wstawić do tablicy CARS 2. F5. Do, do pewnego momentu program się wykonał, czyli tutaj przeczytaliśmy tabelę Actions, ale próba wstawienia wiersza. O, właśnie, tabela baza 2 Cars 2 doesn't exist. Nie ma takiej tabeli, co ty chcesz wstawiać? Przechwyciliśmy tutaj ten wyjątek. Zapytanie się nie zadziało. Zatem widzimy, że warto korzystać tutaj z tych wyjątków i przechwytywać sobie te informacje. Służy do tego taka specjalna Taki specjalny wyjątek, o zobaczcie tutaj mamy taką klasę error i tutaj jeżeli ten nasz except odpalimy w ten sposób, to pod zmienną r, rr tutaj, będziemy mieli pewne informacje. Jedną z nich jest na przykład to, jaki to jest numer błędu. Czyli jaki numer błędu wygenerował ten wyjątek, i to szczegóły tego musicie sobie zobaczyć w dokumentacji do MySQL, -a. tam są wszystkie jakieś błędy, które baza może wypluć i opisy po prostu dokładnie opisane. No ale to mówię, jeżeli ktoś nigdy na bazach nie pracował, to i tak niewiele mu to da. A jak pracował, to dzięki temu już mniej więcej widzicie, jak łatwo w pytonie skorzystać z takiej komunikacji z bazą danych. Także. Tyle na dzisiaj. O, oczywiście, na koniec musimy zawsze zamknąć bazę danych. Tyle na dzisiaj. Ten krótki odcinek raczej miał Wam pokazać, jak można poszerzać możliwości Pythona o jakieś fajne biblioteki. Na następnych lekcjach zajmiemy się już środowiskiem graficznym, ściślej zrobimy sobie jakąś aplikację z okienkami, przyciskami itd., a później może jeszcze dokręcimy odcinki o programowaniu sieciowym. Z wykorzystaniem pytona. Już teraz zapraszam.